No to mamy, słuchajcie, sekretne przecieki z QBD Toilet 77 Part 4. No oczywiście zobaczymy, co tu wymyśli, bo na to pewnie będziemy patrzeć z przymrużeniem oka. 38 lajków z QBD News. Jestem ciekaw, co on tutaj powie, ciekawe. Ty, a jakby to Tytan, ale nie, bo to za długo trwa. Moim zdaniem to Tytan kamera jest gdzieś nie wiadomo gdzie, nie? We'll explore the potential release date for the next thrilling episode. Before we jump into all the juicy details, don't forget to like this video. Wy też możecie zostawić lajka, bardzo dziękuję oczywiście za wasze wsparcie. Now, let's get started. In the most recent mini episode, we witnessed an important conversation between scientist TV Man and Titan. Aha, to jest ten short. Dobra, no okej, okay. Rozmowa naukowca z Tytanem. Scientist TV Man warned that if Titan TV Man ventured into the battlefield alone, the odds of him surviving were slim. Despite this caution, Titan TV Man proceeded with the plan, leading to the intense battle we saw in Skibidi Toilet 77 Part 3. On by jak niejako się poświęca, żeby zdobyć te sample, nie? Tych części z Astro Toilet, tylko kto je przetransportuje do bazy, nie? To są ogromne części. To nie wiem. Man confronted the Astro Toilets, who possessed terrifying strength and advanced technology. Based on the clues left by scientist TV Man, it's clear the speaker men are preparing to launch a coordinated strike against the Astro Toilets. A, chyba, że on tu się udał, wiecie, do głośników i powiedział im swój plan i być może głośniki jakoś zaatakują Juggernauta. Też tak może być. Conflict will escalate further in part 4, leading to a fierce clash between the speaker men and Astro Toilets. Now, one of the biggest questions fans have been asking is, will Titan Speakerman receive a massive upgrade in time? Ciekawe, no bo Boom powiedział, że nie będzie upgrade'u, nie? The show has been hinting at this for a while now, and all signs suggest that Titan Speakerman is set to undergo a transformation, one that could potentially elevate him to the most powerful character in the entire Skibidi Toilet series. Considering Titan TV Man's current situation, it's becoming more and more apparent that Titan Speakerman will be crucial in saving him from imminent defeat. Historically, Titan Speakerman has been portrayed as the less powerful Titan, often overshadowed. No właśnie, no Tytan Głośnik jest jako ten słabszy Tytan, jak on tutaj mówi. Natomiast kurka, czy tyle tak mało czasu minęło, tak krótki okres czasu jest od kiedy jakby Tytan TV Man uciekł z Tytanem Głośnikiem i czy rzeczywiście będzie on ulepszony? Przede wszystkim no naprawiony na pewno, ale pytanie, czy, bo Boom powiedział, że nie planuje ulepszenia do głośnika. No i to mnie zastanawia. Zazwyczaj co Boom mówił odnośnie fabuły, to była prawda, nie? Więc zastanawia mnie to. With the Alliance's situation looking dire, Titan TV Man teetering on the brink of collapse, Titan Speakerman could be the last hope. But how will he match up against the Astro Toilets, who not only outnumber him but also possess cutting-edge technology designed to obliterate their enemies? No szybkość, moc mają większą te Astro Toilety od Tytana TV Mana. New technology that could turn the tables in their favor. If this is true, Titan Speakerman might arrive on the battlefield armed with a game-changing upgrade, one that could neutralize the Astro Toilets' advantage. If the predictions are right, this upgrade could not only save Titan TV Man but also give the Alliance a fighting chance to reclaim. No i teraz słuchajcie, kto przyjdzie? Czy G-Man uratuje TV-Mana Tytana, czy Tytan Głośnik? Ja nie wiem, słuchajcie, będzie ciekawie. Let's shift gears and talk about the release date for the highly anticipated Skibidi Toilet 77 Part 4. At the time of recording this video, it's been about 8 days since the release of Part 3. Typically, there's a gap of around 20 days between Skibidi. No właśnie, no to jeszcze dużo dni minie, zanim dostaniemy odcinek. O, 8 dni czy 9 teraz mija, 20 ponad czekamy na odcinek, nie? Based on this pattern, I estimate that Skibidi Toilet 77 Part 4 will drop between October 15th and 20th, with October 15th being the most likely. No, oktober 15, 15 październik to być może by była taka data, nie? That's it for today's video, Skibidi Toilet fans. As always. No dobra, no ale tu nie było żadnych przecieków. Nie wiem, czemu on tak mówi o tych Secret Leaks, jak tu nic takiego nie było.